Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i cóż, w dzisiejszym epizodzie, który od razu ogłaszam, będzie krótszy. Jesteśmy pokonani tego totalnego dziada, który psuł mi krew przez kilka odcinków. I tak, dzisiaj właśnie idziemy dalej zobaczyć, co tam się dzieje. I no nie ukrywam, jestem ekscytowany tym wszystkim, bo jesteśmy dalej na wielkim początku gry, a tutaj już tyle się dzieje. Ale zanim to wszystko, chciałbym jeszcze zobaczyć jedną moc, którą mamy. Dobra, czyli po prostu takiego firebala mogę sobie rzucać, fajne, fajne. A ja wreszcie go też jeszcze tak od razu powiem, zmieniłem przydział butelek. Mam teraz dwie na manę i cztery na życie. Właśnie po to, żeby ewentualnie firebalem móc się bawić. I tak, idziemy z naszym tasakiem plus 3. O, w sumie nawet nie wiem gdzie. Okej, okay. Spadki FPS-ów, standardowo, ale do tego już przywykłem. I w sumie nawet zauważyłem, co jest powodem prawdopodobnym tego wszystkiego. Otóż wyobraźcie sobie, gra na bieżąco wszystkie shadery robi. Wszystkie bufory, wszystko, po prostu nie ma predefiniowanych tych rzeczy, co często może wpływać negatywnie. Ale mniejsza. A co my tu mamy? Remedium wezwania zgiętego palca, no naprawdę, ale mniejsza. Dam tego czegoś? Tak, dotknąłem, dobra. Dobra. O, jakiś przedmiot. Tutaj? To może warto by było, żebym pochodnie jednak wziął z powrotem ze sobą. A tak, bardzo lepiej, ale tak. Jesteśmy w jakimś miejscu, jest milion. Chodzi? Jakieś przedmioty i w ogóle... Wtedy to już nie wrócę, więc... Też chwila. Nie, nie można tutaj torrenta wezwać, oj. Dobra, to nie, to pas. Totalnie pas. Chociaż wiecie, to, że torrenta czy strugi nie można wezwać, to było akurat prawie oczywiste. Co? Okej, jakiś gościu? No, no shit, Sherlock. It's tightly guarded by hardened old hands. Oh, old hands? Nawet nie wiem kto to, ale dobra. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Okej. Dobrze. That's the spirit. You're just the kind of tarnish that I like. I pray for your success. Dobra, dzięki. A póki co, no, idziemy i... Przedmiot i nadal nie ma tam zejścia żadnego sensownego. Serio, złoty run 1. No dobra. Ja zdecydowanie będę musiał zobaczyć, co tam się dzieje kiedyś. Ale to może jeszcze nie teraz, a... No. Wy chcecie, żebym przechodził po takich gzymsach? Naprawdę? Nie, to się nie może dobrze skończyć. Chociaż, okej, fragment ruin. I mieć po prostu. Ale dobra, dobra. Nie przejmujmy się tym, zobaczmy co my tu mamy i... Oj... Bez wyjścia z tego co widzę. I okej, chyba tu pochodzi nie potrzeba. Ale dobra, się żyje, no, idziemy. Zobaczmy, co tutaj będzie i... No, okej. Okay. Jakieś... Co to są? Jakieś... Jastrzębie z ostrzami na nogach? Jezu, jak jestem głupi. 12 tysięcy tego nie wydaje. Zapomniałem o tym, że zostałem tam za pokonanie... No tego gościa ostatnio znowu, nie pamiętam jego nazwy. Margit, Magrit, jakoś tak, ale pewnie nie jestem. Ale dobra, teraz trzeba tam biec szybko, żeby odzyskać moje 12 tysięcy run. Zatem nawet nie wiem, czy to jest dużo, czy mało tak naprawdę. No, wiecie, jak dla mnie to jest sporo, bo na pewno to dużo można przez to sobie osiągnąć. Ale z drugiej strony poziomu już teraz kosztuje po kilka tysięcy, więc... Maksymalnie może z 2-3 poziomy by tam było. A teraz tak. Weźmy i... Skąd przyleciał ten ptak? A, dobra, tu jest. Zobaczymy, czy ogień na niego dobrze działa. Nie zobaczymy, bo nie trafię. No, co to ma być?
Jaki to ma hitbox, że nie trafią ani razu? Okej. Okej, dobra. Ogień trafia i to mocno. Gorzej, że ciężko trafić. Ale dobra, hej. Jest dobrze. Jest dobrze. No i tak. A, mamy jakąś metodę powracania do tej miejsc łaski? Tak, mamy w sumie. To wiecie co? Jak jeszcze mam tą metodę? Zaryzykuję to tak totalnie, ale chcę zobaczyć, co się znajduje tutaj. Po prostu, żeby mieć pewność, że nie pomijam niczego istotnego. Chociaż nie, dobra, tutaj chyba będzie jakieś przejście inną drogą. W sumie to powinno być, tak teoretycznie, ale... Chyba nie ma. No i utknęłem, więc szybko tutaj. No i tak. Znowu idziemy walczyć z gołębiem. Znowu. Miejmy nadzieję, że tym razem mnie nie zabije. I masz coś do powiedzenia? Dobra. Proszę z głównej bramy, oddal się, okej. Można nadal z nim pogadać, że chce się skorzystać z głównej bramy, ale... Jaki jest tego sens w sumie? Zresztą dobra, nie będę tego sprawdzał. Moja decyzja była, że go posłucham, to tego posłucham. I ktoś wie, jakie są konsekwencje tego, że powiem mu, że chcę iść przez główną bramę, to proszę mi... No, nie, no proszę mi powiedzieć. A ja właśnie będę próbował nadal tutaj, ale... Coś mi mówi, że po prostu to będzie katorga. Więc no, spotkamy się, jak już może poradzę sobie z tym gołębiem. Okej, mamy to. Padł gołąb. Ale powiem wam szczerze, że to było na farcie. Po prostu udało mi się trafić jedną kulką ognia, potem, kiedy on mnie dziobał, to zarzucić atakiem, więc tak. A póki co tak, dwa szybkie leczenia. I co dalej w sumie? Tajne miejsce łaski. O, nie podoba mi się to. Mam być szczery, nie podoba mi się to. Za blisko tego gołębia. Ja w sumie wiem, że to jest jakiś sokół czy coś podobnego, ale... No i tak będę to nazwał gołębiem i w sumie możemy tu i tak odpocząć. No i skoro mam te 12 tysięcy, to może rozwój postaci i mogę coś fajnego zrobić? Trzy poziomy mamy. Okej, trzy poziomy. A, powiedzmy, że może... W sumie nie wiem. Tak szczerze nie wiem. Może tą wytrzymałość podbiję, tak jak sobie mówiłem. I póki jeszcze nie wiem co i jak, to... Chociaż trochę to życie. Tak do... Czternastki, chociaż tą witalność, wiecie, no, życie też mi się przyda. A reszta statystyk moim zdaniem mam dosyć dobrą, no, poza mądrością, czyli inteligencją, bo tak, inteligencja tym razem nie wiem, czym nazwano mądrością. Oraz, oszpecona skórzana tarcza, będę już to sobie zobaczyć, ale póki co... Giń, giń, giń. I niegasnący motyl, o nie. I tak wezwał swoich kolegów. Ale nie zmienia to niczego, więc giń. Giń, giń, giń. Okej. Okay. Trzy ciosy na jednego takiego, nie jest źle. No jak mówiłem, mieliśmy 12 tysięcy i w sumie to dało tyle co nic, więc... Tja. Teraz takie wartości tutaj to chyba będą naprawdę... smutne, że właśnie nic z nimi nie zrobimy za bardzo. O, są coś wrogowie znowu. Bardzo podobnie tamtego gościa, więc może jednak powinienem pójść przez główną bramę. O. Dobra, wrogowie, którzy wyglądają jak NPC, czy NPC, którzy wyglądają jak zwykli wrogowie, to jest częsty motyw w Soulsach, więc to jeszcze nic nie znaczy. O kurczę, nie, widzę duży topór. Jak widzę takie rzeczy, to nie chcę podchodzić, więc fireball. I chociaż to marnowanie zapasów, to i tak fireball. Dziękuję. I w sumie starczy, i tak nie będę tutaj korzystał przez to, że jest ciemno, więc... Pozwólcie, że usunę, zostawię sobie pochodnie i miotaczkę firebali. I tak, i co tu mamy? Hako szpony. Ha. Hako szpony, co to tak konkretnie?
O, co ciekawe, mam nawet to statystyki, więc można zobaczyć w sumie. Też ma krwawienie wyższe niż to było w przypadku, jak to się nazywa, a no tego. A szybsze niż w przypadku maczugi, więc fajne. I można tym atakować oraz widzę drugi szpont, więc pewnie, oho, tak, dobrze myślałem. I nadal tym samym przyciskiem się atakuje. Ciekawe. Czyli dobra, już wiem, że są tutaj też bliźniacze broń, takie jak to było w trójce. Ale okej. Ciekawe, jednak nie będę się tym bawił. Na razie preferuję używać chyba czegoś, co jest lepszone. I w tym momencie, wiecie, co nas uratowało? Wiecie? Bo ja wiem. To, że mam właśnie te ubrane i swoją. A, mam drugie miejsce na talizman. Ale dobra, nie mam talizmana, którego mogę tam założyć, więc to nic nie zmienia. A teraz tak. Masz sfirę bala? Nie trafiłem. Oczywiście. No i zgon. No i zgon. Well, shit. Chyba sobie właśnie utrudniłem życie. I to bardzo, ale póki co może spróbujmy chociaż trochę firebalami ułatwić sobie życie za to teraz. O, dobra, dobra. Tamtego się przynajmniej pozbyłem przy użyciu firebalów. Tutaj tego też. I co tu mamy? Kolejnego motyla. Nie. Kusznik nie. Tak, wiem, że mogą niby zrobić unik, ale powiem szczerze, na takich terenach wolę nie robić uników. Ale dobra, dobra. Full focus, spokój i w ogóle, będzie dobrze. A, dobra, tu jest dwójka takich wrogów. Dobra. Tak, szybko podnoszę moje kilka tysięcy, które zostało. Jaka masz, wysadzam jak najwięcej beczek i nawet nie będę się bawił jakieś firebale czy inne głupoty, tylko... musimy być ostrożni. Znaczy, dobra, tamtego może nie, ale tutaj firebala, tak, żeby nie było problemów i okej. Podłamy szkła. Aha, czy wąki szkła mają jakieś wartości? Nie wiem. Ale dobra, tutaj mamy chyba bezdenną przepaść, więc dobrze, nie polecam dalej. Okej, sztylety do rzucania. No, lepsze to zdecydowanie będzie, jeśli chodzi o skuteczność, niż te kości z igieł, ale... Nie, kości z igieł, tak, igły z kości. Ale dobra, mniejsza z tym. Idziemy dalej, póki jeszcze żyję. I co tu mamy? Dużo wybuchowych beczek. Chciałem powiedzieć butelek, ale dobra. Widać, że tutaj cel był prosty. Wysadzić mnie ponownie. Na szczęście, not gonna happen. Okej, dla mnie. I tak. Co tu jeszcze dodać? Miałbym do was wielką prośbę, tak swoją drogą, jeśli chodzi o ogólną rozgrywkę i porady. Otóż zastanawia mnie jedna kwestia. Czy w Elden Ringu istnieją iluzoryczne ściany? Na jakiejkolwiek zasadzie, wiecie, czy to są takie przejścia, jak to było w dwójce, czy to ściany na kształcie trójki i jedynki? Najprościej w świecie chciałbym wiedzieć, więc jeśli ktoś z was jest świadom tego, co to, jak to tutaj wygląda, to byłbym bardzo wdzięczny. A póki co tak, szybkie leczonko, bo nie ma co marnować butelki na takie malutkie rany i... Aha, więc tam nie można nigdzie przejść, więc... W takim wypadku tutaj zobaczyłem jeszcze takie pół przejście, piętarko i złoty run 2, dobra. Złoty run 2 to było 400 runów, okej. Bo pamiętam, że jedynka to było 200, więc no, nie jest źle. Nie jest źle, nawet bym powiedział, że jest bardzo dobrze, więc no. Jakby to kiedyś potrzebował pilnie run, to czemu runów, run, no wiadomo o co chodzi, ale mniejsza. To wiem, dokąd się udać, czemu w sumie dokąd się udać, raczej co zrobić, ale okej. Nie ma nigdzie niczego poza tym tutaj przejściem, więc... Okej. I... Boss fight, naprawdę? Już boss fight? Chociaż? Nie, dobra. To boss fightem nie jest chyba. Nie, nie, to, nie ten efekt. Halo, nie to. To nie miało być to. Kurczę! Śmierć mnie czeka. Jeszcze nie przygotowałem sobie na pasku butelek. Super, po prostu. Jakiś klucz podniosłem, ale nawet nie wiem, z czym się nadal mierzę. Więc dla bezpieczeństwa może zrobimy tak. Okej, okay, nie jest aż taki groźny, jak myślałem, że może być. Naprawdę wydaje się, że bije mniej, niż podejrzewałem. Więc może przeżyjemy tą walkę. Będę wystarczająco szybki i ostrożny. Chociaż nie, no dobra. Ja i ostrożnie, właśnie. Ja tutaj nie potrafię tempa wyłapać, rytmu, kiedy unikać, jak unikać.
Może to jest kwestia zbyt dużego obciążenia. I ta można mi jest po prostu unikać się na... Light... Weight, czegoś tak. Nie wiem, medium load, znaczy no właśnie... Small load, light load, jak zwał, tak zwał. O kurczę, gorzej, że tam była jakaś skrzynia jeszcze, I znowu zatrąbił, no nie. I właśnie tam jeszcze teraz moje runy leżą, więc... Czy tego chcę, czy nie, chyba będę musiał tam wrócić. Chociaż no dobra, to jest taka jedna trasa, którą tam mamy gdziekolwiek, więc tak. I jak jeszcze przy tym jesteśmy, to można wyrzucić, bo już chyba nie jest potrzebne do niczego. No i butelki. Butelki na manę. Bez moich firebali to czuję, że jestem niekompletny. Więc tak. W ogóle ciekawe, że zdecydowałeś połączyć się tutaj piromancję, czy tam jakieś takie właśnie ogniste sztuczki bezpośrednio z cudami. Chociaż okej, to nadal są, powiedzmy, nie do końca cudy, czy tam te inkantacje pozytywne, bo jak sam opis wskazywał, kiedy tam sprawdzaliśmy je jakiś czas temu, że są to heretyckie rzeczy, jakieś tam przepowiedni, które się nie zgadzają, a mimo to zwykły ten prorok wydaje się uczyć ich bez hamowania. Chociaż dobra, to może też być kwestia tego, że to jest jeden z tych proroków takich, jakby to nazwać, ślepych. Piętnowani, zagłoszenie tego typu opinii, kazań, jak zwał, tak zwał, i dobra. A teraz nadal tutaj ten rycerz jest, no niestety jest, tym razem musi oczy nie świecą, czyli tym razem będzie mniej na pokonanie go, niż gdybym go pokonał wcześniej. I tak, póki mamy... póki mamy manę, może warto byłoby skupić się na tym, żeby rzucać w niego firebelami. Co w jej? Wiej na widoczny teren lepiej, bezpieczniejszy. Ha. Bagował się? Pewnie tak, tylko że z drugiej strony teraz ja też mam problem, że nie mam jak do niego dojść, więc... No trudno, trzeba walczyć tutaj w ciemności, niestety. Ale nie przejmujcie się tym, firebale są skuteczne. Dosyć jak na... Potencjalnie niską wiarę. Dobra, daliśmy radę. Szybko teraz pochodnia, żeby cokolwiek tutaj widzieć. I faktycznie jest jakaś skrzynka. Dobrze, zauważyłem wcześniej. A w skrzynce mamy... talizman szermierza, dobra. Cokolwiek to jest, w sensie wiecie, cokolwiek daje ten talizman. Nie ma co narzekać, przynajmniej mamy drugi. I wzmacnia kontr po zasłonie. Okej. Kontry po zasłonie, nawet nie wiem do końca co to jest, ale powiedzmy, że tak. Cię ubiorę, bo czemu nie? Ja to... Na farcie. To było na sporym farcie. Ale widziałem tam jakiś przedmiot, wiecie, w dziurze, więc... Będę musiał tam spróbować jeszcze raz. Dziwne, że nie dostałem obrażeń, wiecie, to jest naprawdę takie zaskakujące, ale... Muszę to po prostu sprawdzić. Wiecie, nie lubię tak mieć. Jak gdzieś leżał. O, tutaj. Tak. O, i na tym jest strzała święty Trin. Strzał. Dobra. Myślę, że coś jest dla mnie do zrobienia? Chyba nie. A to oznacza mniej więcej tyle, że. O, dobra, gość jednak nie był taki groźny, jak myślałem. Ten z toporkiem. Klucz, więc podejrzewam, że może... Bingo. Mamy przejście dalej, więc super. I tak. Zobaczmy, jak stoimy z czasem odcinka. Dopiero 19 minut, trzeba sobie prawie... Te 19. Może... Jeszcze pociągnę, chociaż nie ukrywam... Jak mówię, odcinek będzie krótszy zdecydowanie. Głównie przez mój brak czasu częściowo. Bo po prostu, będąc 100% szczerym, zapomniałem go przygotować wcześniej. A dzień, w którym to szykuję, mam strasznie zawalony. No tak, a dnia za to, w którym, no, jak to się nazywa, będziecie widzieć ten odcinek, też nie mogę przygotowywać. Muszę teraz po prostu, bo to jest ostatnia chwila, kiedy mam jeszcze taką chwilę wolności właśnie na to, żeby... wsiąść do tego Elden Ringa i coś tutaj zrobić.
Brawo ja. Brawo ja. Musiałem wpaść w pierwszą lepszą dziurę, bo oczywiście, jakby inaczej. Będę tutaj wrócić. Tak, jeszcze przy okazji tu mamy plebejskie buty. No, plebejskie buty niekoniecznie mnie interesują, szczerze mówiąc, ale nie ma co płakać, zawsze jakiś przedmiocik. I teraz tak, musimy szybko wrócić. Na szczęście jest to trochę szybsze wchodzenie. Widzę, że mi się energia kończy, więc może warto byłoby już wyknąć butelkę? Dobra, w sumie czemu nie? No dobra, napełniło to całkowicie. Ja bo widzę nadal to. Chociaż chyba skoczę raczej. No niestety nie doskoczę, więc jeśli cokolwiek, jeśli da się tam wejść, to musi się jakoś dać. Teraz jakoś skomplikowana i inna. Chociaż tutaj jest przejście, więc zaryzykuję, jeśli będzie zgon, to trudno. Ale idziemy tędy, a może w ten sposób. O, dobra, to tam wyżej. Jest tu tutaj jakieś przejście. A, spodziewali się mnie. Super. Niedobrze. Skoro się mnie spodziewali, to pewnie zginę. Okej, okay, ale dobra. Fireball. Jeden cios z mieczyka. Dalej co? O, może lepiej byłoby. Co i jak z drugiej strony? Arski. Dobra. Tam nowy młotek, ale jak się okazuje, to w sumie. No to tam nie było niczego, więc. Wow! Kto by się spodziewał, że wybiorę dobrą ścieżkę za pierwszym razem? No, na pewno nie ja, ale tak. Czy właśnie tutaj to już ogarnięte? W sensie, że no. Jesteśmy tutaj, to może zobaczmy ten młot. Ten jest. A chwilę to. A, myślałem, że już to nie jest broń, ale dobra, 31 siły, wiecie co, to już chyba jest jakaś taka porządna broń. Nawet jakaś bardzo porządna, bym powiedział. I na pewno bardzo dobrze. Zobaczmy tę animację. Podoba mi się, w miarę szybki. Tak, szczerze powiedziawszy, podoba mi się. Gdybym miał już rozwijać siłę, a nadal niestety nie wiem, to zdecydowanie bym z tego korzystał, a póki co tak. Wracamy, no i idziemy jeszcze poszukać paru rzeczy, pozwiedzać i inne tego typu. Zanim będziemy kończyć, bo tak, już pomału będę zbliżam się po prostu do limitu mojego czasu. Smutne to dla mnie, no ale tak. Rozumiecie, obowiązki są czasami ważniejsze od przyjemności, takich jak Elden Ring, więc no. Co my tu mamy? Marnowana srebrzysta łapa ptaka? Jak to działa w ogóle? Czasowo zwiększa odkrycie przedmiotów. A, okej, okay, dobra. W sumie. Ciekawe jest to srebrna łapa, a złotą chyba można było kupić od. A ty? Czy tam w sumie poczesa powinienem mówić, bo w sumie. Ja preferuję jego oryginalną nazwę. I to. Ten. Od poczesa. Tak będzie lepiej. Tutaj mamy coś poza grzybem. No to lecimy. No to lecimy. I zobaczymy naprawdę, jak to będzie. Bo no. Chciałbym znaleźć wiesz, jakieś tam miejsce łaski, żeby nie musieć przebiegać przez tych wszystkich wrogów. To wszystko za każdym razem, kiedy będę ginął. A, dobra. Tutaj chyba niczego nie ma, więc tak. Chociaż dużo ryzykuję swoją drogą, tak chodząc po takich miejscach. I. Rycerz z halbardą. Wygląda bardzo podobnie do tego, którego pokonaliśmy tam wcześniej z tą tarczą, więc pewnie jest to trochę groźniejszy wróg. W związku z czym. Fireball. Okej, jest odporny na ciosy fizyczne, co ma sens. Więc Fireball. 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 Nie. No niestety. Zgon. Ale wiecie co, jeśli tu zginę, trudno. Po
Powrócimy po to wszystko w następnym epizodzie, a ja na ten moment po prostu kończę. I co, mam nadzieję, że wam nie przeszkadzało to, że jest tak krócej, jeżeli nadal się podobało. Cóż, to tyle, więc dziękuję bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej!